czytałam książkę mojego znakomitego kolegi, profesora Tomasza Bocheńskiego, z taką zakładką. To jest Giulietta Masina w La Stradzie Federico Felliniego, 54 rok, gra na trąbce. I dopiero kiedy skończyłam czytać i wyjęłam tę zakładkę, pomyślałam, jak ona sobie wybrała książkę. Przypadkowo wzięta pocztówka z Muzeum Filmowego w Amsterdamie. Książka znakomita. Książka świetnie napisana, jeśli mi czegoś w niej zabrakło, to przed tytułu, o co będę prosić, żebyś się z tego wytłumaczył. I pomyślałam, że to mógł być taki tytuł po długiej solówce, albo długa solówka, czyli to, czym zamknąłeś książkę, tak? Albo to mógłby być tytuł improwizująco. I ta książka rzeczywiście określa cztery i: improwizująco, imponująco, inteligentnie, intuitywnie. Bardzo proszę, żebyś się wytłumaczył z braku przedtytułu. Co powoduje, że ktoś może się przestraszyć tej reszty w literaturze polskiej XX wieku. Tak, ma bardzo poważny tytuł, zupełnie niepasujący do moich inwencji. To prawda, to trzeba by dużo tłumaczyć, ale zobacz, ile ma podtytułów każdy rozdział, ile tam jest pomysłów w środku. Tak? Pewnie powinno się napisać we wstępie. Proszę improwizować. Proszę wziąć sobie któryś z tych podtytułów tak na okładkę. Jakieś takie mam ciemne myśli ostatnio, żeby pisać książki, które może zachęcają do czytania, ale na początku, żeby stawiać jakieś takie bariery i mówić, to trudne, proszę nie sięgać. Proszę mi nie ufać. Proszę mi nie ufać. Tak, to dziwne zachowanie wbrew sobie, troszkę takie, żeby usunąć się w cienia, a jednocześnie troszkę kokietować potem tym, co jest w środku. Pokrętnie się tłumaczę z tego, ale to prawda. Zawsze chciałem, żeby Masina czytała moją książkę i Kuczyńska Koszamy. To już wystarczy, nie potrzeba więcej czytelniczek. To zaproszenie do improwizacji przyjmuję i powiem taką rzecz, którą zauważyłam w konstrukcji książki. Ty we wstępie piszesz o tych improwizatorach teoretyzujących i nieteoretyzujących, czyli o Witkacym i Gombrowiczu, którzy pisali o swoim pisaniu i trochę ubezwłasnowolnili późniejszych czytelników, którzy cytują ich piszących o nich samych. Piszesz o Myśliwskim i Tuwimie, którzy nie teoretyzują, którzy są oddani praktyce improwizacyjnej, i o Szulcu, który jest bardzo ciekawym miejscem równowagi, tą szalą równowagi. Natomiast to, jak tłumaczysz wybór swoich bohaterów swojej książki i swojej improwizacji, bo wielokrotnie tam się twoje własne improwizacje znakomite pojawiają, nie przekłada się na kompozycję książki. Ta kompozycja jest jeszcze inna, prawda? Zaczynasz od najpóźniejszego i najbardziej być może skomplikowanego egzystencjalnie improwizatora. Czy to był świadomy zamysł, żeby te dwa porządki... Tak, chciałem jakoś pogodzić, to było bardzo trudne. Chciałem zacząć od też autora najbliższego współczesności, żeby sprawdzić, co zostało z tych strasznych przepowiedni, że się mechanizujemy na przykład, że na uniwersytecie nie jesteśmy już mądrzy, że literatura się wyjaławia, jak pisał Gombrowicz. Chciałem się przeciwstawić tej tendencji i tej koncepcji teoretycznej i pokazać autora, dla którego nadal żywioł improwizacji jest podstawową siłą stwarzania. A inna sprawa to ta gra, to napięcie między teorią a elementami inwencyjnymi. Tak? Ja zawsze się opieram tym głosom teoretycznym i nie traktuję je jako sposoby wyjaśniania, raczej jako coś zupełnie innego. Jako opresję. Opresję, tak, opresję mechanizacyjną, straszną, często współistniejącą z innymi opresjami, tak? Właśnie politycznymi, państwowymi i tak dalej. Bo ten ukryty głos jest w tej książce. Więc
książka miała mieć taką afirmatywną siłę, mówiącą o tym współcześnie tak, że możemy się wymknąć tym siłą. I rzeczywiście to się udało, dlatego że kiedy się czyta te partie poświęcone Myśliwskiemu, to się ulega takiemu wręcz zmysłowemu czarowi jakby sposobu pisania, który ty, abstrahując zupełnie, czy jakby nie godząc się na herezję parafrazy, gdzie ty jakby towarzyszysz improwizacyjnie Myśliwskiemu, nie tylko go interpretujesz, ale wydaje mi się, zwłaszcza w tym zupełnie fenomenalnym, chyba najlepszym według mojej subiektywnej intuicji, o uchu igielnym w tym fragmencie, no, gdzie dochodzimy razem z tobą i z twoją improwizacją, interpretacją, intuicją jakby do takiej granicy możliwości rozumienia innego, a jednocześnie wcale nie dochodzimy do granicy możliwości odczuwania razem z nim. Ach, jeśli tak jest, nie wierzyć. Za dużo dobrego. Chciałem, żeby tak było. No bardzo dobrze. Proszę mi nie ufać. Proszę mi nie ufać. Żeby tak było. Muszę coś powiedzieć o słowie, które właśnie Wiesław Myśliwski traktuje z ironią. Mhm. O literaturoznawstwie. Tak. Mówi, kiedy przeczytał tę książkę, powiedział, to nie jest książka literaturoznawcza, gratuluję. Mm-hmm, tak, to ja była pochwała. Tak, tak. A ja mówię, pomyślałem sobie nad pewnym znaczeniem, które jest dla mnie ważne, nad pewną formą, która w pisaniu o literaturze rzadko jest stosowana, ale ty ją stosujesz i lubię to swoje rozumienie formy, choć inaczej zupełnie piszesz niż ja. To jest mówienie formą tekstu literaturoznawczego, tak, prawda? Że nie są to wypracowania i nie są to schematyczne tak sposoby przedstawienia, w której tam badamy to, co napisano, tak potem definiujemy pojęcia i tak dalej. I różne inne rzeczy robimy, ale przeważnie w dwóch, trzech wariantach tekstu, który jest rozprawą naukową. No, tego nie robię. Po prostu z zasady unikam takiego sposobu postępowania i chcę, żeby humanistyka mówiła formą. Dlatego też improwizuję i pozwalam sobie na swobodę takiego dialogu z tekstami literackimi, w których nie jestem pewny, w którym to mnie coś pobudza, co jest subiektywne, co jest nawet wizjonerskie, co jest, powiedzmy, dowcipem, kpiną, humorem, parafrazą, wieloma... Wariacją. Tak, wariacją. Wieloma środkami, które się rzadko stosuje w pisaniu. Więc jeśli tak mówisz, to jakiś zamiar tej przygody, tej podróży, prawda, którą może być jeszcze pisanie o literaturze, się troszkę powiódł może. Myślę, że się powiódł. Ja, nawiązując do tego, że ty nawiązałeś do mnie, powiem, że ja zawsze sobie myślę, czytając ciebie, a czasem, kiedy z konieczności muszę wrócić do własnych tekstów, jakby konfrontując, a tak się wczoraj zdarzyło akurat, bo było spotkanie o mojej książce, więc przeglądałam moją, a jeszcze przeglądałam twoją przed dzisiejszym spotkaniem. Pomyślałam sobie, że ty wybrałaś improwizację, a ja wybrałam eseizację, prawda? Jako te takie wielkie rozszczelnienia, heretyckie rozszczelnienia. I jesteśmy tego pewni, prawda? Że to jest nasze właśnie nie zadanie, tylko jakiś nasz los, żebyśmy tak reagowali na dzisiejsze literaturoznawstwo. I tu mam pytanie o mojego bohatera, czy bohatera mojej książki, bo on jest najbardziej, no, jak rozmawiam z mężczyzną, nie mogę powiedzieć, że po macoszemu, prawda, więc nie wiem jak, potraktowany, czyli o Tuwima. Bardzo mnie zaciekawiło to, że wszyscy inni autorzy, o których piszesz, mieszczą się w przestrzeni trzech rozdziałów, natomiast Tuwim ma jeden rozdział i pomyślałam, że to nie jest rozdział pierwszy, tylko to jest rozdział jedyny. I że Tuwim jest jakby, no bo on jest monolitem, on jakby tu, czy dobrze, bo może to jest jakieś moje uroszczenie, czy dobrze pomyślałam, że on może tu jest trochę w zastępstwie Leśmiana, że być może Leśmian byłby bardziej kimś, kto by tę materię
do improwizowania na jego temat dawał, a tu Wima wzięło się jakby trochę, no nie chcę powiedzieć wbrew sobie, bo to jest może za mocne, ale, ale mimo siebie, lekko mimo siebie? Chyba nie. Chyba nie jednak. Znaczy Leśmiana tak, oczywiście. Myślałem nad wieloma autorami, o których kiedyś pisałem. Mhm. Rzeczywiście, mnie zabrakło troszkę siły już. I pomyślałem sobie, że nad tym wspaniałym pomysłem, z którym chodzę od bardzo wielu lat, ale go nie zrealizowałem, żeby napisać duży fragment o balu w operze. No, o Kwiatach Polskich też, ale głównie o balu w operze, który jest wspaniałym tekstem jazzowym, niesamowicie zinstrumentalizowanym, no niezwykłym, wibrującym, szalonym, pięknym. I przymierzałem się ciągle do tego balu w operze, a potem pomyślałem sobie, że niech ten Tuwim będzie taki, bo on jest na swój sposób fundamentem poetyckiego żywiołu. Ja tak chcę go przedstawić właściwie. Tak. Poeta poezji, prawda? Tak, ja go bronię, właśnie poeta poezji. Tak, tak. Ja go bronię za wszelką cenę przed uroszczerniami teoretyków, którzy go oceniają, jak to, nie miał teorii, nie był mądry itd. Bronię go jako niesłychanie mądrego, wspaniałego autora, tak mówiącego swoją poezją. I rzeczywiście powinienem coś dodać do Tuwima, żeby on bardziej tak łatwiej się mógł obronić przed tym horrorem teoretyków, którzy go otaczają również w mojej książce. Teoretyków, jak on mówił, tak, prawda? Tak. To jego troszkę jest tak, kalambur. No, nie, ale to jest z czułością napisany tekst. Tak. Tak, to z czułością o iskrzenie poeta poezji, prawda, bronię Tuwima. Bardzo. No, Tuwim się też broni tym, że on właściwie całe życie żyje poezją i umiera na siebie żyjącego poezją, prawda? To już jest prawie niemożliwe po przełomie modernistycznym. Tak, ja go też traktuję jako kogoś, kto cudownie słyszy. Tak. Najlepiej z moich autorów, wydaje mi się, słyszy frazę. No, Myśliwski też świetnie słyszy polszczyznę, wielość rejestrów, kontaminacji, złożeń. Tak jak wspaniale właśnie pozwala sobie przetworzyć to, co banalne, w nadzwyczajne. Zresztą właśnie ten niepokój banału Tuwima, genialny, niepokój codzienności, to doznanie najgłębsze. No nie dziwnego, że Witkacy go bał się na swój sposób Tuwima, tak? No, traktował go jako uosobienie czegoś, czego sam nie miał, do czego dążył nieustająco. I czego już inni nie mieli, prawda? Właśnie. Tylko Witkacy o tym wiedział oczywiście, a inni nie zawsze. Tak, że zgubił w sobie no, coś, co my nazywamy poezją, ale tu nie chodzi o dziedzinę, tylko chodzi o to doznanie głęboko poetyckie, które sprawia, że sztuka w ogóle może istnieć. Mhm. Więc Witkacy cały czas na różne sposoby wracał do swoich młodzieńczych, grafomańskich prób poetyckich, no bo tam był jeszcze wrażliwym, tak rozpoetyzowanym artystą i nieustannie dzięki tym próbom się odnawia. No to Tuwima, myślę, że też sięgał zachwycony na przykład recytacjami Tuwima. Tak, więc zobaczył. Schulz też przecież. Tak, zobaczył, jest to spotkanie tak, właśnie w Grochobyczu. Też. No właśnie, więc zobaczył wspaniałą, niezwykłą sztukę, która wcale nie potrzebuje tak rozumu, żeby istnieć we współczesnym świecie. Tak, to zdanie Fitowskiego, jaki to wspaniały poeta, on wcale nie myśli, prawda? Tak. To ono jest kluczowe i ono jest, nie jest inwektywą, prawda? Ono jest aprobatywne, czy wręcz entuzjastyczne. No tak, ja myślę, że tak jak o Rimbaudzie, Szekspira, Enfant mówiono, to Tuwim też jest tym poetą dzieckiem, najlepszym tego słowa rozumieniu, prawda? Tak. Teraz chciałabym chwilę porozmawiać o Schulzu. Piszesz w pewnym momencie, z czego się bardzo ucieszyłam, bo od lat spieram się o to z moimi kolegami i koleżankami polonistami i polonistkami, a znajduję zrozumienie u studentów i studentek, o te dwa teksty Wyki i Napierskiego, w których oni nie rozpoznają Schulza i nazywasz ich higienistami. To jest znakomity koncept, który pokazuje, jak głucha może być krytyka literacka, jak pewna siebie. I to jest, zdaje się,
czy można by traktować ten koncept przeciw higienistom, prawda, przeciw schludności, przeciw hiperboli, tak, za litotą i tak dalej, przeciw zastaniu, za metamorfozą, jako taki twój podstawowy koncept, może to nie jest dobre słowo, twój podstawowy sposób improwizowania o Schulzu. Tak, tak. I to jest taka skryta troszkę myśl tej książki o etyce postępowania wobec sztuki. No bo ta higieniczność i czystość, tak, ta niechęć do brudu szulcowskiego, którą objawiają Wyka i Napierski. Paskudnie zresztą. Paskudnie, tak. Paskudnie. Oczywiście jeszcze paskudnie współgra z epoką, tak, która chce to wszystko, co jest inne, niezrozumiałe, właśnie szalone, perwersyjne, czułe, chce oczyścić. Chce oczyścić i uprościć. Dlatego no, też poświęcam fragmenty etyce improwizacji. Tak? Tu Witkacy, który czuł się wielokrotnie dotknięty, no też pisze coś, co jest bliskie Schulzowi. Ten Witkacy, który potrafi wyjść w stronę Schulza, napisać o nim, zanim jeszcze ktokolwiek mówił o Schulzu, bardzo wiele uwagi właśnie poświęca etyce postępowania, etyce dialogu i etyce improwizowania, czyli żeby improwizacja nie była dominacją. Panowaniem, podporządkowaniem, że to ma zupełnie inne cele. Żeby nie była władzą, prawda? Właśnie, tak. I tu Schulz, tropię u Schulza, te elementy, które on poddaje jakimś takim humorystycznym przekształceniom, ale które same w sobie są straszne oczywiście. To są straszne elementy dominacji przy pomocy martwego języka nad sztuką, no i potem nad artystą, a potem nad prywatną osobą. Tak, ale tego horroru nie wydobywam oczywiście w tej całej jaskrawości. To jest taka nić Ariadny, której nie sposób nie zauważyć w tej książce, ta nić etyczna, o której mówisz, kiedy bardzo wyraźnie podkreślasz, kto rozpoznał zło totalitaryzmu na przykład, a kto go nie rozpoznał. Znaczy Gombrowicz, który jest, nie lubię Gombrowicza oczywiście, który jest jednym z wcieleń Savonaroli, fascynuje się faszyzmem włoskim na początku. Tak. Zresztą tak jak Rilke, którego porzuciłam z tego powodu. Natomiast Schulz czy Tuwim czytający Mein Kampf, prawda, i mówiący, że z tego będzie wielka wojna światowa wiele lat wcześniej, czy właśnie Witkacy ze swoimi bardzo przenikliwymi przeczuciami, no oni rozpoznają, prawda? I ta linia jest wyraźnie, to odgraniczenie jest wyraźnie poprowadzone. No to mnie fascynowało, jak pewne techniki artystyczne, które wydają nam się technikami odizolowanymi od porządku nowoczesnego, od porządku politycznego, jak te techniki w sensie poznawczym pozwalają wiele mówić na temat rzeczywistości społecznej i politycznej. Wystarczy, że ten, kto zapisuje swoje inwencje, z uwagą przekształca zużyte i banalne formuły współczesne, również te ideologiczne. On wie, co one znaczą, tak? Jak silne są to akordy współczesne, jak wiele trzeba inwencji, żeby ten straszny i przerażający tak schemat ideologiczny przekształcić w coś, co żyje, odwrócić go, wyśmiać. To się dzieje w dziele sztuki, ale poza tym dziełem sztuki owe stereotypy językowe dominują. No ja jednak bronię oczywiście właśnie inwencji szulcowskiej, cudownej subtelności, humoru, tak, i delikatności tego autora. Też gdzieś w tle, no oczywiście smucę się, tak, że on szuka schronienia w języku polskim. No z pełną, nie piszę o tym, ale czuję jakby rozpaczliwy gest kogoś, kto z kultury ortodoksyjnej, skazanej na zagładę według niego, no ucieka do innej,
która go nie obroni. To jest taki gest antyzingerowski, powiedzielibyśmy, gdzie Zinger się uparł, prawda, że będzie jednak jedyszowym twórcą. Robi bardzo dużo. No tak, tak, ale to potem jakby to, ten Nobel dla Zingera to był też Nobel za jego odwagę, prawda? Na pewno. A Schulz tu nie można mówić o braku odwagi, bo to uwalnianie samego siebie i świata wokół w tych przepięknych frazach, jak zainsynuowane drzwi, o których właśnie też poprowadziłeś solówkę wolnościową. To są zupełne perły nieodkryte, niewydobyte w literaturze. Tak, no kocham tego wolności, tego odjazdy na metaforze, używając tych określeń, tego podróże w głąb niezwykłe, tak, po opowieści, które są niejasne. Tak, to jest ta sfera wolności, w której eksperymentator, autor tak nowoczesnej prozy może się skryć, choć ciągle jakiś Gombrowicz czy inny chce go wyciągnąć na światło dzienne i go przyszpilić za wszelką cenę. Zrobić z niego eksponat, prawda, awanga. Znaczy właśnie, bo jest taka sugestia w pewnym momencie, może nie do końca expressis verbis wyrażona, ale która mnie bardzo zaintrygowała, dotycząca Schulza, że Schulz jest rodzajem ariergardzisty awangardy, że on jest strażą tylną awangardy. I ja sobie zaczęłam dalej tę myśl snuć, jak ważna jest zawsze straż tylna. Przypomniałam sobie oczywiście paradygmatyczny tekst kultury europejskiej o mianowaniu Rolanda dowódcą straży tylnej frankońskiego wojska. Była taka sugestia. Tutaj nie posługuję się takim określeniem, ale kiedyś posłużyłem się określeniem dysydentów nowoczesności, czyli takich awangardzistów, którzy się spóźniają, którzy często psują te elementy awangardy, które niebezpieczne są w swojej konstrukcji. Bo jest higieniczna też awangarda, właśnie, prawda? Tak. Też jest sterylna, medyczna, prawda? Niewątpliwie. I tak dalej. Tak, są eksperymentatorami, ale nie chcą właśnie tego elementu konstrukcyjnego, który jest prześladowczy i okrutny, więc są dysydentami w tej utopii nowoczesnej, która tak współgra z nowoczesnością. No tak, to mi się bardzo podoba. Tak, ariergarda, oczywiście. To ten strażnik, tak, tych, którzy się posuwają do przodu. Ty to nazywasz też walką metamorfozy z preparacją, prawda? Tak, metamorfoza. To jest bardzo ładne. Na koniec chciałabym przeczytać dłuższy cytat dotyczący deotymy, ponieważ nie ma żadnej kobiety wśród twoich bohaterów, twojej książki, a znalazłam taki wspaniały fragment, bardzo cię będę prosić o komentarz do niego, dotyczący deotymy, to jest szkic Wiktora Gomulickiego, liryzm deotymy, o deotymie improwizatorce. Dlaczego pozwalam sobie w ogóle na ten dłuższy fragment i na taką prośbę o to, żebyś go skomentował jako znawca, ale też pasjonat tego tematu, któremu poświęciłeś swoją książkę. Dlatego, że ty się posługujesz raczej językiem, znaczy ty piszesz, w jednym z przypisów piszesz, że to są moje pociągi do Łodzi i z Łodzi. Tak, a to musi być... A to krakowski pewnie. Dziękuję. Piszesz o tym, że posługujesz się językiem improwizacji jazzowej w jednym z przypisów, komentując to, co robisz, ale że też traktujesz improwizację jako uniwersalny język retoryczny, prawda? I wychodzący poza retorykę. I dlatego pomyślałam, że przywołanie bardzo ciekawej zapiski o wybitnej improwizatorce XIX-wiecznej, właśnie nie o wielkiej improwizacji, nie o Mickiewiczu, tylko o takiej trochę dysydentce XIX-wiecznej improwizacji, może być ciekawe w tym kontekście. Pisze Gomulicki, improwizacja jest dla ducha twórczego formą tak dobrą jak wszelka inna, choć wymaga specjalnych uzdolnień. Ale jak są poematy i poematy, tak są też improwizacje i improwizacje. Włoski improwizator nie jest zwykle ani trochę poetą. Ma on w głowie zapis gotowych zwrotów, porównań i rymów, o które we włoskim języku łatwiej niż w jakimkolwiek innym. I tym wszystkim żongluje, sklejając ze sobą luźne kawałki byle jak, lecz w tempie bardzo szybkim, które słuchaczów oszałamia.
Improwizacja de Otymy od tego typu różniła się zasadniczo. Dla wykwintnych gości państwa Łuszczewskich była ona czymś cudownym. Była przejawem jakiejś siły, niby magnetycznej, lecz nadprzyrodzonej. Dla poetki i dla nas nie wyobraża jej improwizacja nic innego, jak tylko zwykłą, acz przyspieszoną pracę twórczą. Komulicki zwrócił uwagę na najważniejszą chyba kwestię, która jest potrzebna, żeby improwizacja była sztuką. To znaczy, mamy w sobie głębokie przygotowanie różnego rodzaju, intelektualne, tak myślowe, techniczne. Warsztatowe. To nie jest takie istotne, żebyśmy... Tak, ale one tylko służą czemuś zupełnie innemu. To znaczy temu, żebyśmy tak osiągnęli ten stan wysokiego skupienia tak, i koncentracji, która pozwala nam tak w improwizacji oddać się temu, co improwizowane. No bo to skupienie jest absolutnie konieczne. Bardzo lubię takie sformułowanie proste. Michała Urbaniaka, tak, cudownego skrzypka jazzowego, który powiedział: nie grajcie muzyki, pozwólcie, żeby muzyka grała. No ale ta druga kwestia, co to znaczy, żeby muzyka grała? Tak? Nie piszcie literatury, pozwólcie, żeby literatura się pisała. Tu mamy taką sytuację. Ona się pisze, ale żebyśmy mogli grać tak w tym, co jest słowem, potrzebujemy tej najwyższej koncentracji i skupienia. Dlatego to jest to, wygląda to jak absolutne panowanie nad tym. Musiałbym się tłumaczyć z tego, dlaczego nie piszę o kobietach. Ale nie, troszkę też muszę się tłumaczyć z tego, co ominąłem, a co mnie bardzo intrygowało. Ominąłem sobie, przez chwilę piszę tylko o Magdalenie Samozwaniec, ale powinienem o niej więcej napisać i o jej zdolnościach improwizacyjnych. I oczywiście o Pawlikowskiej Jasnorzeskiej, wszystko jedno, o jej bluesach i o jej ragtime'ach. To jeszcze przede mną właściwie, o tym wydawało mi się, że troszkę ominę te możliwości tak pisania o Pawlikowskiej i o Samozwaniec. I wytłumaczę dlaczego. W książce jest też taki rys udręczenia przez męską siłę panowania. No po prostu nie nazywam tego męską siłą panowania, ale uznałem, że jeśli wprowadzę ten żywioł kobiecy, to ten rodzaj udręczającej męskości, która wyraża się w państwie, panowaniu, tak porządkowaniu i tak dalej, ograniczaniu, limitowaniu, tak form wolnych zostanie osłabiony. No ta książka ma taki element krytyczny wobec pańskości i męskości. I wybieram tych, którzy są bliżej owego żywiołu kobiecego. Oni są mi najbliżsi, tacy jak Schulz właśnie. I Myśliwski ze swoimi pochwałami kobiecości jako tak mądrości. No, ale to... Starych kobiet, matek. Tak. Ale no, tego nie piszę expressis verbis, tak? Czyli nie popełniam samobójstwa we wstępie, mówiąc, napisał to ktoś, kto ma skłonność do panowania. Przepraszam. Bardzo Ci dziękuję także za to, że dałeś się przeczytać tym książkom, o których piszesz, że książki Ciebie czytały, tak. Prawda? Że one w taki sposób były. To była wielka, wielka uczta, właśnie nie tylko intelektualna, co jest z mojej strony nieśmiałą, ogromną pochwałą, no i takim podziękowaniem po prostu czytelniczki. Popatrzmy na to tak, po prostu... Jestem w miarę zdolnym Twoim uczniem i dlatego to tak się napisałem. Bardzo, bardzo, bardzo to ciekawe mieć uczniów tyle starszych od Ciebie, od siebie, ale nie przyjmuję tej kwalifikacji, tak? To myślę, że idziemy gdzieś tam patrząc w tym samym kierunku, że tak powiem. To niech tak będzie. Niech tak będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.